Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz paladynem? Jak widzisz. Ho, ho! Mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z byle garstką orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem, ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może. Wiedziałem! Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To on zajmuje się zwykle paladynami. Znajdziesz go przed kaplicą. Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. W porządku. Masz tu klucz. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. Powiedzieć wcześniej. W końcu to była jego decyzja. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej. To przecież tylko pogłoski. Widzę, że zdecydowałeś się walczyć po naszej stronie. Cieszy mnie to. Przyda nam się każda pomoc. Powinieneś od razu udać się do Marduka. To on przygotowuje paladynów do walki. Czy masz dla mnie coś jeszcze? Tak. Jako członek biblioteki posiadasz do niej klucz. W bibliotece znajdziesz braci Karasa i Hyglasa. Jeśli chcesz, możesz z nimi porozmawiać. Gdzie znajdę... Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Piwnice? Wejście do piwnic znajduje się w połowie kolumnady, po prawej stronie. Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Kaplice? Kaplica to sala znajdująca się mniej więcej w połowie kolumnady, po lewej stronie. To przecież tam właśnie paladyni modlą się do Inosa. Bibliotekę? Biblioteka znajduje się na końcu kolumnady, na lewo, dokładnie po drugiej stronie kościoła. Nic tego nie zmieni. Niech Inos cię prowadzi. Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Wszystko jest... Jak tam owce? A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie, skąd się wzięli. Noszą długie czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. Tak nikt nie pyta. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Z tego wyniknie tylko jeszcze...
Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoras używa do ważenia mikstur. I jak idzie? Och, dziękuję za troskę, panie paladynie. Raduje mnie praca i jestem pewien, że wkrótce zostanę magiem. Hej! Jak leci? Dziękuję Inosowi, że mogę przebywać tutaj, w klasztorze. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No cóż, to znaczy wszystko w porządku, naprawdę. Tylko... Och, nie chcę narzekać. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaras, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daje magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Wszystko jest możliwe. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście, zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? To się musi udać. Musi! Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igaras schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróć do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. Hej, plotki. Co mogę dla ciebie zrobić? Musimy porozmawiać o Babo. Tak? Coś się stało? Masz coś, co należy do Babo. A cóż to niby takiego? Trochę papierów. Babo chce je z powrotem. Z pewnością. W to akurat mogę łatwo uwierzyć. Niestety mamy tu mały problem, ponieważ ja nie zamierzam ich oddać. Gdzie trzymasz te papiery? Oczywiście, że nie noszę ich przy sobie. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Gdzie one są? Są bezpieczne, zamknięte w miejscu, do którego tylko ja mam klucz. Co miał dla ciebie zrobić Babo? Gdybym wiedział, że ten dzieciak narobi w gacie z powodu odrobiny bagiennego ziela, to pilnowałbym, żeby ktoś inny zajął się klasztornym ogrodem. Miał hodować bagienne ziele? Oczywiście. Ponieważ nie mamy już dostaw tego towaru zza bariery, jego cena w mieście podskoczyła trzykrotnie. To mógłby być dobry interes, ale Babo chciał się wycofać. Ile chcesz za te papiery? Widzisz, tak naprawdę, to te papiery są bezcenne. Rzadko się tutaj spotyka coś takiego. Nie zamierzam jednak ryzykować mojej przyszłości dla kilku sztuk złota. 300 złotych monet i są twoje. Kupię od ciebie te papiery. Słuchaj, w tej chwili nie mogę się stąd ruszyć. Dam ci klucz do mojego kufra. To wystarczy. Biedakowi można tylko współczuć. Działam zawsze. Mam twoje dokumenty. Naprawdę? Dzięki, uratowałeś mnie. Nie wiem, jak ci dziękować. Tak, tak, uspokój się. To na pewno moje? Jesteś pewien? Pokaż. Thank you.
Trzymaj. Trzeba uważać na to, co się... Tak, są w komplecie. Zaglądałeś do nich? A czy to jakaś różnica? Nie, pod warunkiem, że dostanę je z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będę mógł odpocząć w spokoju. Czy jesteś zadowolony ze swojego zadania? Jakoś idzie, ale muszę wracać do pracy, bo w przeciwnym razie dzisiaj jej nie skończę. Nie chcę znowu pracować przez północy, żeby wypełnić moje obowiązki i uniknąć kłopotów. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Czy mogę ci w czymś pomóc? Na czym polega twoja praca? Zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną opłatą. Potrzebuję paru rzeczy. Dokładnie to samo powiedziałem. Wszystko jest możliwe. Hej! Czcigodni wojownicy Inosa rzadko zapuszczają się do tych sal. Co mogę dla ciebie zrobić? Na czym dokładnie polega twoja praca? Szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Pokaż mi swoje towary. Hej! Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole Inosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia Inosa. Jakieś wieści? Tak. No cóż, prawdopodobnie zauważyłeś te odziane na czarno postacie. Spotkałem je. I tu dochodzimy do sedna problemu. Aktualny układ gwiazd jest bardzo nietypowy. Mówiąc konkretniej, konstelacja Woła weszła w koniunkcję z konstelacją Wojownika. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza. No cóż, szczerze mówiąc... Jasne, rozumiem. Nie będę się teraz wdawał w szczegółowe rozważania na temat takiej konfiguracji. Powiem tylko tyle, że oznacza ona wielkie zmiany. A ja nie lubię zmian. Dlatego chcę, abyś przyniósł mi z miasta pewną księgę, zatytułowaną Boska Moc Gwiazd. Zdobycie jej może wymagać nieco wysiłku, ale jestem pewien, że sobie poradzisz. Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć. Dobrze. Dzięki temu będę miał więcej czasu na inne sprawy. Spróbuj załatwić to jak najszybciej. Obawiam się, że czas jest w tej chwili dość cennym towarem.
powinien być.